Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ze studia telewizji Trwam Chicago wita się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy panią Beatę Czerkawski. Witam serdecznie pani Beato. Good afternoon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. I chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali na temat, jak ważna jest historia w życiu chyba każdego człowieka. Zresztą święty Jan Paweł II powiedział, że naród, który nie pamięta swojej przeszłości, umiera i nie ma przyszłości. Pani aktualnie pracuje też w muzeum, a więc ma na co dzień tą styczność z tym, co pozostało po Polakach, którzy emigrowali. Oh my goodness, to jest temat rzeka, historia, ale rzeczywiście bardzo mi miło być tutaj przed Państwem i przed ojcem Zbyszkiem. Moje rodowe nazwisko to jest Czerkawski. Rzeczywiście to jest historyczne nazwisko, bo uczymy się tej historii, uczyliśmy się od dziecka, od urodzenia z moją siostrą. Urodziłyśmy się tutaj w Chicago, w Ameryce, chociaż nazwisko jest polskie właśnie. I pochodzenie, narodowość, jak moi koledzy mówią z wojska, to ty masz polską, tylko urodzenie jest amerykańskie, oczywiście, czy paszport. Ale nasze korzenie sięgają prapra starych lat, wieków i ja obecnie pracuję, mam tą wielką przyjemność i przywilej pracować w polskim muzeum, a raczej mówimy Muzeum Polskie w Ameryce, Polish Museum of America, które istnieje od 1937-1939 roku, więc jest w miarę młode, ale też możemy powiedzieć, że jest to starsza instytucja w porównaniu z młodymi muzeami czy kolekcjami nowoczesnymi. Może powiem dwa słowa historii o powstaniu muzeum tutaj w Ameryce, ponieważ jak odkrywam w rozmowach z naszymi gośćmi z całego świata, ale również z Polski, mało znany jest. W Polsce jest w ogóle praktycznie nieznany. Jest to dzieło wspaniałej organizacji tak zwanej braterskiej, pomocniczej Polskiego Zjednoczenia Rzymskokatolickiego, Polish Roman Catholic Union. To zjednoczenie powstało w połowie XIX wieku, w latach, kiedy największa ilość polskich emigrantów przekracza Atlantyk na statkach naszych polskich i emigrowała do Ameryki. I właśnie wtedy powstało Zjednoczenie Polskie, Rzymskokatolickie, żeby pomagać tym ludziom. I rozprzestrzeniło się na całą Amerykę, tam wszędzie, gdzie osiedla powstawały polskich emigrantów. Dzisiaj już jest bardziej firmą taką ubezpieczeniową, ale z inicjatywy pierwszych takich proroków, można powiedzieć ojców, muszę tu ostrożnie mówić, żeby nie pomylić zmartwychwstańców i chrystusowców, ale chodzi o chrystusowców, którzy założyli tą właśnie pomoc braterską, ojciec Barzyński w połowie XIX wieku, czy inicjatywy później dalszych wspaniałych ludzi związanych z tą pomocą bratnią, powstało muzeum w latach 30. I jest to muzeum, które ma dzieła, skarby. Składa się z trzech w ogóle instytucji: muzeum, archiwum i biblioteka. I wolumeny, kilometry, które moglibyśmy mierzyć, źródeł, właściwie są niezrównane. Nie można porównać ich z innymi placówkami. Właściwie tego typu nie ma placówki na świecie, oprócz Paryża, oprócz Londynu, Nowego Jorku, gdzie są instytuty. Jest jeszcze takie cudowne muzeum Rapperswil, na zamku w Rapperswilu w Szwajcarii. To nie ma podobnej instytucji na świecie, więc jest to rzeczywiście przywilej tam móc pracować, ale mam szansę też, rozmawiając z gośćmi, którzy do nas przybywają mniej z Polski, a przede wszystkim z całej Ameryki i z całego świata, mówić mam okazję o polskiej historii.
No właśnie, a ta historia jest przebogata, bo okazuje się, że dużo eksponatów, które znalazły się w Muzeum Polskim, to eksponaty, które jeszcze przed wojną były tutaj na wystawę przywiezioną, ale wybuch wojny w 1939 roku sprawił, że one już do Polski nie wróciły, zostały tutaj w Ameryce i między innymi piękna panorama Golgota, która jest prezentowana w Los Angeles, no, jest też tym dziełem, które miało być wtedy pokazane. Ale co też jeszcze jest ciekawe, że wiele osób, które emigrowało, Polaków, zabierało najcenniejsze rzeczy, jakie posiadało. A więc było to, i myślę, że chyba dalej jest, to przywiązanie właśnie do tych rzeczy, które nam przypominają naszą historię, jakieś przeżycia, coś, co się w życiu wydarzyło, co się mocno zapisało właśnie gdzieś w naszym sercu, w naszym umyśle. Jak najbardziej. Wystawa jest w tej chwili pod tytułem, i będzie do maja jeszcze dwa tylko miesiące, Polska wyobraźnia jutra. Jak Polacy sobie wyobrażali swoje państwo młodziutkie i przyszłość w Europie, na świecie, w pawilonie polskim w Nowym Jorku podczas światowej wystawy World Expo, czyli takiej expo światowej w 1939 roku. I tak się złożyło, że do tego pawilonu polskiego Polska była w ogóle zaproszona bezprecedensowo, o ile się nie mylę, nie wiem, czy była w Chicago w 1893 roku, raczej nie, bo to były zabory. To są takie światowe wystawy amerykańskie, których już nie ma od 50 co najmniej lat. To była wspaniała promocja Ameryki, ale też ekonomii, wspaniałej gospodarki amerykańskiej, co zawsze podnosiło poziom gospodarki światowej. Szczególnie po tej depresji z lat 30. I właśnie w 1939 roku odbyła się ta światowa wystawa, żeby podnieść wszystkich na duchu i rzeczywiście koniunktura, sytuacja Ameryki, gospodarki amerykańskiej się poprawiała. Ale zwrócono uwagę na taki fenomenalny kraj, państwo, Polskę, która po 200 latach prawie niewoli, niszczenia przez zaborców, te trzy cesarstwa europejskie, czyli Prusy, Rosja i Austro-Węgry. Ten kraj, Polska, wybija się na niepodległość. Nie tylko, że te cesarstwa upadły i doszło do konferencji pokojowej w Paryżu, a konkretnie w Wersalu, gdzie się pojawił właśnie Ignacy Jan Paderewski i prezydent Woodrow Wilson. Ta konferencja zdecydowała o pokoju w Europie, ale zdecydowała też o tym, że Polska wraca na mapę Europy, na mapę świata. Co wiemy, że było w 18 roku. Niecałe 20 lat mając, polskie państwo, gospodarka polska, premier Grabski, ale też w tylu innych dziedzinach działy się rzeczy, można powiedzieć, cudowne, to znaczy Polska stanęła na własne nogi po takim zniszczeniu. Nie trzeba było wojny, to były zresztą wojny, ale to była straszna epoka dla Polski. I Ameryka zaprosiła Polskę właśnie do tego pawilonu polskiego, żeby otworzyła polski pawilon. Polska ze względu na swoje dokonania ekonomiczne, złotówka stała bardzo wysoko, budowano Polskę, jak wiemy, Centralny Okręg Przemysłowy czy Gdynię. To wszystko znalazło się w pawilonie. Wspaniałe dowody i fotograficzne, i rzeczowe tego impetu, tego geniuszu polskiej myśli technicznej, ekonomicznej, gospodarczej, dyplomatycznej i wojskowej, żeby świat mógł obejrzeć właśnie w pawilonie polskim. Ja bym na to zwróciła uwagę, jeśli chodzi o obecną kolekcję. Zapraszamy serdecznie ojca i wszystkich, kto będzie mógł, może przedłużymy tą wystawę ze względu w tej chwili na to, że w Ameryce loty z Europy są zawieszone aż do, jeśli nie kwietnia, być może, że to będzie przedłużone do maja, no to myślę, że całe lato będzie ta wystawa. Po prostu żyjemy w tej chwili trochę tymczasowo, jeśli chodzi o plany.
Pani Beato, a czy mogłaby Pani powiedzieć troszkę swoich wspomnień, bo na początku zaznaczyła Pani, że no, nazwisko Czerkawski jest takim szczególnym, znanym w historii, więc to też pokaże, bo to jest ta przeszłość. Józef Piłsudski mówił, że naród, który nie pamięta swojej przeszłości, nie ma szacunku w teraźniejszości i nie ma przed sobą przyszłości, nie zasługuje na przyszłość. Więc to jest, myślę, ważne z tej strony, żeby też wyczulić na to, byśmy te pewne rzeczy jakoś, no tak, o nich nie tylko pamiętali, ale przekazywali dalej. Przekazywali dalej i one wbrew może temu, co myślimy, w tym czasie obecnym, znajdujemy się teraz podczas światowej pandemii, prawda? Nie znamy jeszcze źródła, boimy się, jakie to jest źródło, są różne na ten temat domysły, więc żyjemy w czasie wręcz zagrożenia życia starszych osób, także osób chorych, osób, którzy mają słabą odporność, boimy się o swoje rodziny. Nasza historia może być cudowną taką okazją, oprócz Pana Boga, złapania się czegoś konkretnego i mocnego trzymania się, żeby nie stracić tego kompasu, tej drogi, wskutek takiego ogromu wiadomości, stresujących wiadomości, które nas atakują. Nie mówiąc, że tak było już przedtem, ale teraz dochodzi rzeczywiście światowy kryzys zdrowia. Więc jak może, wiemy, jak Pan Bóg może pomóc. Ja codziennie oglądam, dzięki telewizji Trwam apel. Mamy teraz suplikację, modlimy się serdecznie o odsunięcie tego niebezpieczeństwa od nas, od ludzi, szczególnie od tych najbardziej zagrożonych. Ale jak może historia nam pomóc? Też sobie tak pomyślałam, że mogę o tym powiedzieć słowo, ponieważ pochodzę z takiej właśnie, z takiego rodu. Nasz herb, Jelita, znamy jego historię, to była bitwa pod Płowcami i dowodził tą bitwą, proszę sobie wyobrazić, to jest XIV wiek, przełom XIII-XIV, król Władysław Łokietek, nasz wielki król zjednoczeniowy Polski, który zjednoczył rozbite dzielnice, tak zwane rozbicie dzielnicowe Polski. Herb powstał dlatego, że Florian Szary, nasz rycerz Polski, udokumentował swoimi strasznymi obrażeniami podczas tej bitwy z krzyżakami swoją wierność Polsce, wierność koronie polskiej. Dlatego, ponieważ był tak ranny brzuch, to król, widząc to, nadał mu herb Jelita. Oczywiście trochę ziemi. I tak powstał herb, który to herb też jesteśmy uprzywilejowani nosić ten herb, rodzina Czerkawski, ale późniejsze, dalsze losy XVIII-XIX wieku to są powstania i styczniowe, i listopadowe, później styczniowe, w którym brali udział moi wielcy dziadowie, a później moja babcia we Lwowie, muszę o niej wspomnieć, to był człowiek z rodziny właśnie tych powstańców, Elżbieta Czerkawska, u której spotykali się wojskowi, obrona Lwowa, 18 rok. My mówimy dużo o Bitwie Warszawskiej, teraz mamy rocznice, które nas bardzo zobowiązują, stulecie Bitwy Cudu nad Wisłą, który zatrzymał okupację Europy przez bolszewików, przez Rosję Czerwoną, ale Bitwa Lwów jest zapominana. Gdyby nie wygrana, gdyby nie obrona Lwowa, jak znamy, obrona przez kadetów, przez młodzież, przez Orlęta, przez rodziny całe, bo cały czas brakowało wojska, bo odzyskujemy niepodległość, wracamy na mapę w 18 roku, a bitwa o Lwów jest w 18 roku właśnie. Także nasze szeregi wojska również rekompensowała młodzież. Więc u mojej babci spotykali się wojskowi. Dziadziuś mój był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza, również był w dwójkach, czyli w inteligencji tak zwanej wojskowej. W tamtych czasach zaginął. Rodzice później, tata
bardzo młody żołnierz Brygady Karpackiej razem z bratem są wyniesieni wręcz z domu, bardzo młodzi, 10-11-letni, żeby wojsko ich zabrało. To jest ta droga z południowych naszych Kresów przez Węgry na Bałkany, a później przez cieśninę grecką do Bejrutu i później w górach syryjskich, w Homs, tam gdzie ksiądz profesor Cisło w tej chwili buduje tak wspaniałe dzieła, to właśnie w tym mieście, w Homs, powstała Brygada Karpacka generała Stanisława Kopańskiego. I później to była walka w północnej Afryce, ogromna dywizja strzelców karpackich. Także może podniosę teraz książkę, jeśli pan inżynier będzie mógł ją uchwycić. To jest Tobruk, to jest bitwa w Gazali, w Aleksandrii, wielkie zwycięstwa dywizji karpackiej. Mówię o tym, dlatego że nasze pokolenie ma szczęście już urodzić się w Ameryce w pokoju, moje siostry i ja, ale w naszej krwi płynie właśnie nie tylko sława takiej głównie walki o Polskę i umiłowania Polski, historii polskiej, ale zobowiązanie, ogromne zobowiązanie, żeby tą historię na co dzień, co moje marzenie się spełnia, bo mam taką okazję, mówić o tej historii, czy 500, 600, 700 letniej, czy najnowszej, ale również samemu cały czas poznawać tą historię, ojcze. A jak ta historia była przekazywana w rodzinie? Bo rodzina, no widać już gołym okiem, z pięknymi tradycjami, z bogatą historią. No i tata też przecież żołnierz, a więc czy taki ordnung był, czy jednak... Był ordnung. Może pokażę mamę teraz, która tutaj właśnie maszeruje, zawsze maszerowała i kochała, tak jak Beretta Molla, porównuje ją często do świętej naszej Beretti Molli, która też była lekarzem, mamusia była lekarzem, kochała naturę, kochała przede wszystkim ludzi. Nauczyła nas jak najbardziej ordnung muss sein, czyli musi być porządek, ponieważ musiała sobie poradzić z tatą, który był trochę nieprzygotowany do życia rodzinnego, bo właściwie wychowało go wojsko. Wychowało go wojsko, ojcze. I to, co widział na pustyni libijskiej, czy później na Monte Cassino, które zdobywał, czy kiedy drugi korpus wyzwalał Włochy, młodzież napatrzyła się na straszne warunki i obrazy śmierci wręcz. Także tata nasz miał, można powiedzieć, PTSD, wtedy nie było na to terapii. To były lata 50., 60., 70. Mamusia musiała sobie z bardzo trudnym człowiekiem poradzić w takiej rodzinie. Jak wiemy, dzisiaj jest dużo problemów, żeby rodziny się utrzymały razem. Ja pochodzę z częściowo rozbitej rodziny właśnie przez wojnę, przez wojsko, ale mama była świętą osobą, ojciec miał tą okazję ją poznać. Człowiek, który jako młoda uczennica była emisariuszką, sanitariuszką żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych naszych w latach 50. Jak wiemy, ostatni żołnierz zginął w 63 roku. Ale w latach 50. ci ludzie masowo walczyli o naszą Polskę. I mamusia była wtedy jako młody bardzo człowiek prześladowana, była przetrzymywana po kostki w wodzie, były różne metody stosowane, tak jak premier Morawiecki wspomniał, że jako młody chłopak wywożono ich do lasu i kazano im kopać sobie grób. W czasach stanu wojennego tak traktowano młodzież w latach 50. Tą właśnie, która nie bała się terroru stalinowskiego, więc mamusia to wszystko przekazała nam w konkretnej postaci umiłowania życia, umiłowania drugiego człowieka, Polski i przede wszystkim cały czas pytania siebie, co my robimy dla drugiego człowieka, co robimy dla Polski na daną minutę, na daną godzinę. Do tego stopnia, że ja wśród swoich kolegów, nawet dzisiaj w wojsku, no bo jestem przywiązana całym sercem do wojska, nie mając babci, nie mając dziadka, muszę jeszcze wspomnieć o dziadkach, że zaginęli, babcia była zesłana na Syberię, także wychowaliśmy się z siostrą trochę jak częściowo
dzieci, które nie mają pełnej rodziny. I tak się przytulam do wojska. Nawet oni się dziwią, dlaczego tak cały czas o Polsce. Być może, że to jest ten raj utracony moich rodziców, ponieważ nie mogli nigdy wrócić do Lwowa czy do ziemi tej, która nie jest już w Polsce. Także my, jako te dzieci urodzone w Ameryce, można powiedzieć, chorujemy na Polskę. Nie ma na to lekarstwa. No ale chyba tej tęsknoty by nic nie utuliło, gdyby też nie wiara i przekazywanie właśnie tych wartości, życie według przykazań. Bo wojsko wojskiem, historia historią, no ale przecież Polacy od samego początku są właśnie związani przecież z wiarą. Chrzest 1966 rok, a więc 1050 już prawie 5, niedługo 5, 4 lata temu. Więc to też musiało chyba jakoś mocno być pielęgnowane. Tak, i pielęgnacja dzisiaj owocuje tym, że możemy mówić o tym, na przykład w mojej pracy w muzeum. Pracuję tylko niecodziennie, ponieważ środki mamy bardzo skromne, ale wtedy, kiedy mam dyżur, ktokolwiek by przyszedł, to są często Żydzi, to są różne grupy etniczne, to są też goście z Europy czy z Australii, z Nowej Zelandii, z Afryki, z Chin, z Japonii. Jest okazja mówić o polskim właśnie kościele. Wszystkich egzaminuję. To jest też taki wykład z historii. Pytam, czy wiedzą, kiedy Polska była ochrzczona, kiedy Polska powstała i tak dalej. Oczywiście większość ludzi nie wie, ale słynne polskie osiągnięcia, które wyprzedziły Europę, resztę Europy, staram się, tak jak ostre są te światła kamer, tak ja próbuję rzucać światło właśnie na rolę Polski. To są słynne sobory, na których nasi filozofowie, jak Paweł Włodkowicz, czy inni wielcy uczeni tego czasu, na miarę Erasma z Rotterdamu, to nieprawda, że Erasmus z Rotterdamu zasłonił wszystkich myślicieli, właśnie byli nasi myśliciele polscy, kiedy upominano się o tak zwaną wspaniałą obronę, wojnę, obronę sprawiedliwą, just war, kiedy Polska musiała sobie poradzić z krzyżakami i próbowano, krzyżacy, Niemcy, inne siły europejskie próbowały zmanipulować papieża ówczesnego, żeby Polskę dyskryminować za to, za obronę własną. Więc mieliśmy myślicieli, którzy później byli tym fundamentem dla Komisji Edukacji Narodowej, dla wszystkich momentów w historii Polski, które zaowocowały znowu pierwszą konstytucją na świecie demokratyczną, oprócz amerykańskiej. I tą myślą polskich króli, którzy powiedzieli, Zygmunt August to powiedział, nie będziemy króla, ja nie będę królem waszych sumień. Kiedy reszta królów, głów koronowanych w Europie mówiła I am your king, I am your religion, czyli parafrazując cesarza, ja jestem królem, tam gdzie jest król taki, taka jest też religia. Eius regio, eius religio. Nie, polscy królowie mówili, my nie będziemy królami waszych sumień, dzięki czemu od tylu set lat na przykład wspólnota żydowska jest w domu w Polsce, prawda? I tyle mniejszości do Polski znalazło w Polsce dom przez wieki. To jest wiara polska, o tym, o czym ojciec wspominał, to jest fundament polskiej filozofii światowej, katolickiej, ale też właśnie z ogromnymi tradycjami humanitaryzmu, co dawało Polsce ogromną siłę i prawo wybicia się nie tylko na niepodległość, ale na przywództwo w Europie. A państwa, nasi sąsiedzi i wielkie kraje europejskie nie bazowały swojej potęgi na prawach człowieka, na nieatakowaniu innych, na współżyciu właśnie pokojowym, chrześcijańskim, tylko bazowały na przemocy. No i dlatego upatrzyły sobie Polskę, żeby ją za każdym razem, każdy kolejny wiek próbować zniszczyć. Więc mamy z czego być dumni, tym bardziej, że dzisiaj mamy tak wspaniałe spatrzenie na przyszłość dzięki naszym obecnym przywódcom. Tylko możemy życzyć Polsce, żeby wyszła ochronną ręką z tej obecnej sytuacji pandemii.
I teraz, chociaż może niektórzy nie wiedzą, nie znają dokładnie historii Polski, mam tu na myśli obcokrajowców, ale chyba nie ma człowieka, który by nie znał świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, którego setną rocznicę w tym roku obchodzimy. Thank you very much, bo właśnie chciałam powiedzieć o rocznicach, o których trzeba pamiętać. To jest oczywiste. Mamy w muzeum kolekcję pamiątek po kardynale Wojtyle, który przyleciał do Ameryki nie jeden raz jako kardynał, kiedy kardynał prymas nie mógł. Komuniści, jak wiemy, próbowali tych wielkich nasze głowy niekoronowane, prymasa i kardynał Wojtyłę dzielić. Także kardynał Wojtyła dostawał paszport, a prymas Wyszyński nie mógł przylecieć do Ameryki. Dzięki tym wizytom naszego papieża przyszłego przyjechał do muzeum też, był gościem muzeum. Także mamy przepiękne pamiątki. Bardzo zapraszam, żeby zobaczyć w tym roku stulecie urodzin pamiątki naszego przyszłego papieża, obecnego świętego. Też wspominam naszego prymasa, ponieważ nie będzie to rocznica, ale będzie to beatyfikacja, będzie to wielkie święto, na które ci związani z prymasem bardzo długo czekają. Muszę jeszcze wspomnieć, że mamusia nasza współpracowała z prymasem w latach 70. razem z niezapomnianym księdzem fratem Peszkowskim, tutaj z Orchard Lake, który kursował między Ameryką a prymasem, ponieważ prymas nigdy nie mógł przyjechać do Ameryki. I prymas napisał przepiękne listy, mamy te pamiątki, to są relikwie, jakby widział wykształcenie mojej siostry i mnie w przyszłości. Także jestem zobowiązana wspomnieć o tym człowieku i o tym wielkim polskim duchowym, można powiedzieć, królu, jeśli mówimy o królach, bo mówię na co dzień o królach, czy Władysław Jagiełło, czy Stefan Batory, czy Jan III Sobieski, czy królowa Jadwiga, która była koronowana na króla, później została królową, takie były to jeszcze czasy. Ksiądz prymas Inter Rex w tym roku jest beatyfikowany. Jak wiemy, to są rocznice, które nam dadzą takie wytyczne, nie tylko jak patrzymy na przeszłość, ale na przyszłość, jak mamy postępować wobec świata, który staje się coraz bardziej, obawiam się, agresywny. I jeszcze wspomnę Bitwę Warszawską, mówiliśmy już o niej, stulecie, ale też 80-lecie obrony Londynu przez naszych pilotów, teraz w czerwcu. Także tych rocznic jest dużo. I teraz pytanie, bo rodzice powinni swoim dzieciom przekazać to zamiłowanie do historii. No, w szkołach jest różnie i przez te lata wiemy, że też było różnie, bo historia, która była uczona w Polsce za czasów PRL-u, jakże była wykrzywiona. Przecież nikt nie wiedział o Katyniu. Był to zakaz wręcz mówienia o tym, co się tam wydarzyło w 1940 roku. A więc to pokazuje, jak ważna rola teraz jest rodziców, żeby te dzieci, wzbudzić w tych dzieciach miłość właśnie do przeszłości, do historii. Jak to robić? Ja sama nie mam rodziny, ale mam nadzieję jeszcze, że będę miała tą rodzinę. Ale mogę podać moją siostrę za przykład, która jest urodzona w Ameryce. I wyszła za mąż za Amerykanina, nazywa się Renata Maria i ma synka, który nazywa się Adam na pamiątkę naszego dziadka, a Maksymilian na pamiątkę świętego Maksymiliana. Bardzo ważne, myślę, są imiona. To jest jakby taki first step, kiedy rodzice zastanawiają się, jak nazwać swoją córeczkę czy swojego syna. Dlaczego szukać różnych imion jakichś fantastycznych, kiedy mamy królewskie imiona, święte imiona, czy imiona przechowywane w naszych rodzinach, bardzo polskie i bardzo związane z naszą historią. Adam Maksymilian urodził się w Memphis, nad rzeką Mississippi, gdzie nie ma prawie Polonii. Tata jest Amerykanin, nie chce się nauczyć do dzisiaj polskiego, więc warunki są w takich rodzinach trudne. A jednak Adaś mówi po polsku, chodzi do polskiej szkoły sobotniej. Myślę, że czasami trudniej jest może nawet i w Polsce, a nie za granicą, tak przywiązać samemu się bardzo mocno do polskiej historii,
Środowisko tego nie kultywuje, może w pracy nie ma takiej mody, albo pochodzimy z rodzin czasami, gdzie były różne sytuacje czy różne problemy. Ksiądz biskup Bronakowski, wiem, że bardzo piękną konferencję teraz w Toruniu prowadził w pewnym sensie jako osoba duchowna, gdzie była mowa o dzieciach, które rodzą się w takich rodzinach, prawda? Wielkiego jeszcze do dzisiaj pijaństwa w Polsce, alkoholizmu, czy problemu tego właśnie z nadużyciami. Więc powinniśmy wychodzić jak najbardziej do tych rodzin. Myślę, że szkoła, która, jak ojciec wspomina, jest różnie w tych szkołach, ale tutaj mamy relikwie, przecież mamy katechizację często w szkołach. Wiem, że nasz cudowny arcybiskup Częstochowa często mówi o rodzicach, którzy wypisują swoje dzieci z relikwii, uznają, że to nie jest potrzebne. No właśnie jest bardzo potrzebne, chociażby po to, żeby nauczyć się historii. Znowu nasza historia jest oparta tak bardzo na naszej historii religijnej w Polsce. Więc nawet dzieci z trudnych domów, czy gdzie tylko jest mama na przykład, gdzie nie ma ojca, mają szansę w tej szkole na katechizacji poznać przepiękną, przeuroczą historię, bo jako dzieci tą historię przyjmujemy jak bajki. To jest naprawdę przepiękne, żeby w tym wieku uwrażliwić się już na, żeby wszystkie dzieci były uwrażliwione na swoją tożsamość, kim są, kim będą w przyszłości. Pani Beato, bardzo dziękuję za te refleksje, za obecność w studio i to świadectwo, bo to świadectwo najbardziej przemawia. Słowa pouczają, ale przykład, świadectwo pociąga, a o to właśnie chodzi. Bóg zapłać ojca. Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy panią Beatrix Czerkawski, która jest między innymi też pracownikiem Muzeum Polskiego w Chicago. Ja z Państwem się żegnam, życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.